Dzień dobry, cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iloncielu. Mam na imię Ilona. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś, co znowu robię. Ostatnio pokazałam Wam buciki dla trzech noworodków, które zrobiłam na szydełku. No i postanowiłam, że muszę zrobić jeszcze teraz dla dwóch następnych noworodków dwa kolejne kompleciki. Zaczęłam już nawet robić coś, ale w międzyczasie robię jeszcze coś innego. Lubię mieć wyzwania i tym razem spróbowałam zrobić, już Wam pokażę co, maskotkę. I zrobiłam dwie maskotki, bo tak sobie pomyślałam dla małego dziecka, czemu nie? Maskotka do kompleciku się przyda, aż jeszcze w życiu nie, ciągle coś robię nowego. Jeszcze w życiu nie robiłam żadnej maskotki. Pamiętam, robiłam maskotkę kiedyś, ale to było jeszcze w szkole z ceraty. Pamiętacie? Z ceraty szyło się maskotki. Ja pamiętam chyba, że szyłam myszkę. Tak. Chyba jeszcze kiedyś taką maskotkę uszyję. No, ale pokażę Wam, jaką zrobiłam maskotkę. Zrobiłam misia. Mój syn, jak tego misia zobaczył, to stwierdził, że bardzo przypomina ten misiu. Misia od Jasia Fasoli. Chyba coś w tym jest. Już Wam go pokazuję. Tak jest oto ten misiu. Misiu Iloncilu, nie Jasia Fasoli. Zobaczcie, jaki ten misiu jest fajny. Zrobiłam go oczywiście na szydełku. Jest taki fajniutki ten misiaczek. Nie będę Wam mówiła, jak go zrobiłam, bo to nie o to chodzi. Może kiedyś, jak się nauczę robić różne maskotki, to może Wam kiedyś pokażę, jak takie maskotki robią. Jeszcze sama nie wiem dobrze, jak ja je robię, bo to była moja pierwsza maskotka i taka po prostu mi wyszła. No i pomyślałam sobie, że dla jakiegoś dziecka będzie bardzo fajna, ale niestety tej maskotki nikomu nie sprezentuję, ponieważ w środku jest zwykła wata kosmetyczna. No a jak jest zwykła wata kosmetyczna, to nie można tej maskotki wyprać. I zostanie ta maskotka u mnie jako mój pierwszy prototyp maskotek na szydełku. Zobaczcie, fajna jest, nie? Wszystkim można ruszać. Ogonek, wszystko ma jak potrzeba. I taki ma długi nos, jak gryzli. Przepraszam Was, albo nie przepraszam. Mam dzisiaj taką gruby głos, boli mi gardło, migdał. Leczę się, czym mogę, może mi to przejdzie. Tak, zrobiłam jednego misia. I wiedziałam, że misie z waty nie za bardzo mogą być wypełnione watą, tak? No i poleciałam do sklepu, kupiłam watę taką specjalną do wypychania maskotek i różnych tam takich rzeczy, specjalną watę, którą można prać w 40 stopniach i będę robiła następne misiaczki na pewno, bo sprawiło mi to ogromną radość, że taką zabaweczkę udało mi się zrobić. Zrobię na pewno następne zabaweczki. Już jedną nawet zrobiłam. Uwaga, jest mały misiaczek do dużego misiaczka. O, tutaj pokażę Wam to, tam z tyłu jest ciemne tło. Będzie fajnie widać. Zobaczcie, to jest taki drugi misiu. Tutaj mu już zrobiłam oczka z perełek. I też oczywiście z długim nosem gryzli. Mały gryzli, duży gryzli. I hopla, jeden drugiego może wziąć na ręce. Oj, wygłupiam się, wiem. Ale zobaczcie, nawet jak się jeszcze nigdy w życiu nie robiło misiaczków czy maskotek, można coś wypróbować i zrobić. No i na pewno będą zabaweczki dla tych niemowlaczków do kompletów. Ten zostanie u mnie. Ten być może też, żeby były dwa razem, jako mama z synkiem, mama z dzieciaczkiem. Tak? No,
Piękne są, bardzo mi się podobają te miśki dwa. Piękne są, bo zrobione przeze mnie osobiście pierwszy raz. No i teraz pracuję nad zrobieniem misia panda. To będzie miś panda. Jak mi się uda. Już tyle mam. Już tyle mi się udało, zobaczcie, misia pandy zrobić. I ten misiu panda to ma być coś podobnego do takiego misia pandy. A ten misiu panda to jest tej pięknej, co tam śpi. Ona ma pełno zabawek. Tam na środku na przykład jest owieczka. Tam owieczka. Tam dalej jest myszka. O, a tam jest szmatka, którą sobie gryzie, ma tak, lubi, uwielbia zabawki, pluszaki i szmatki. Więc ta panda jest tego naszej Nori. I na podstawie tego, jak była uszyta ta panda, próbuję zrobić pandę na szydełku. Może mi się uda. Jak mi się uda, pokażę Wam. Na razie misiaczki lecą do pudełeczka. Cak. No i jeszcze teraz pokażę Wam, jak już tu jesteśmy, że zaczęłam dla następnego z noworodków robienie rzeczy. Będą to rzeczy praktycznie dla tych wszystkich noworodków. Będą to rzeczy te same. To znaczy spodenki tak samo zrobione, sweterek tak samo zrobiony, czapeczki, buciki i rękawiczki, praktycznie skarpetunie będą te same, z tym, że w innych kolorach. I dla drugiego dzieciaczka robię z takiej włóczki, podwójnie robię, to jest dość cienka włóczka, robię z podwójnej włóczki, będzie bardzo fajne spodenki. Jestem w trakcie robienia. Zrobię spodenki, mam jeszcze taką białą włóczkę, chcę zrobić biały sweterek do tego. I potem zrobię chyba taką niebieską czapeczkę i może białe skarpetki, żeby tak było kontrastowo, fajnie, żeby to wyglądało, że to jest komplecik, tak? Te dwa kolory, ten mieszany i potem biały pojedynczy, będę tak mieszać, że wyjdzie to komplecik dla następnego noworodka. Tak to wygląda na razie. No jestem w trakcie. Mam troszeczkę czasu, zdążę zrobić. Pewnie w międzyczasie, jak mi znudzi się robienie na drutach, będę robić pandę. Kto wie. Tak, ja Wam na razie dziękuję za uwagę. Tak po prostu wskoczyłam w międzyczasie do Was, opowiedzieć Wam, co u mnie w tym momencie się dzieje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam wielu pomysłów w szydełkowaniu. Życzę Wam odwagi w próbowaniu zrobienia czegoś zupełnie nowego. Czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiliście. To naprawdę daje fajną satysfakcję. Satysfakcję i taką tą chęć tworzenia, zrobienia czegoś. Można. Odwagi Wam życzę w tworzeniu nowych rzeczy. No i oczywiście satysfakcji z tego, jeżeli wyjdą. A jeżeli nie wyjdą, nie szkodzi. Zawsze można jeszcze raz spróbować. Jak będę daleko już z komplecikiem dla noworodka, z tym niebieskim, to Wam pokażę. I może już będę miała wtedy gotową pandę. Gdzie jest ta moja panda? Może i panda będzie już gotowa. To też wtedy ją zobaczycie. Cześć, żegnam się z Wami. Pa, pa. Do następnego razu.